Nowa Trybuna Opolska i Bank Spółdzielczy, Bank Rolników w Opolu zaprosił Opolan na Plac Kopernika na akcję Płynie w nas życie. To akcja, w której chodzi przede wszystkim o oddawanie krwi. Jest to taka historyczna chwila również dla naszego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Wczoraj odebraliśmy nowy, mobilny, piękny punkt do poboru krwi i składników, a dzisiaj tutaj właśnie na placu Kopernika jest jego pierwszy inauguracyjny pobór, a więc uroczyste otwarcie jego działalności. Jest używany również na terenie całego województwa, w różnych miastach, w różnych lokacjach, także będziemy na pewno i spotkamy się z dawcami w wielu miejscach tutaj na Opolszczyźnie. Serdecznie zapraszamy. My na co dzień wspieramy ratownictwo wodne, wspieramy pogotowie ratunkowe. Jesteśmy po prostu bankiem, który jest blisko ludzi. I każda inicjatywa przez nas po prostu jest wspierana, jeżeli ktokolwiek się z takich instytucji do nas zgłosi. Krew jest nam potrzebna, krew nam jest potrzebna do życia, krew nam jest potrzebna do zdrowia, więc namówiliśmy mieszkańców, żeby przyszli tutaj, a przy okazji zobaczyli, jak udzielać pierwszej pomocy i jak tej pierwszej pomocy udzielają profesjonaliści, żeby zobaczyli, czym dysponuje opolska policja i opolskie pogotowie.